Zapraszam pana profesora Łukasza Święcickiego. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Przed chwilą się kłaniałem, ale nie mówiłem dzień dobry. Pan, który siedział tutaj koło mnie w pierwszym rzędzie, spytał, po co tutaj wszyscy ludzie przyszli. Ja mam nadzieję, że państwo to wiecie, bo państwo tego nie wytłumaczę. Ja wiem, co będę mówił, a dlaczego państwo chcecie to oglądać, to państwo sobie musicie sami na te pytania odpowiedzieć. No ja rzeczywiście jestem psychiatrą od ponad 30 lat. Nigdy w życiu zawodowym niczego innego nie robiłem, dlatego w jakimś sensie, pewnie tak jak każdy z państwa, który się zajmuje czymś od dawna, no jestem jakoś tam zjedzony przez tego psychiatra we mnie, to znaczy jest pewnie, być może we mnie więcej psychiatry niż czegokolwiek innego, dlatego trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś czegoś nie wie, albo że ktoś się czymś nie interesuje i muszę się jakoś starać to zrozumieć ze względu na państwa. Zwykle mam wykłady dla lekarzy, najczęściej dla psychiatrów, rzadko mi się zdarza mówić do osób, które są zupełnie spoza branży, tak jak przypuszczam większość z państwa. I myślę, że zanim zacznę mówić na ten temat, to myślę, że jakoś tam pomyślałem, że jakoś jestem winien państwu wyjaśnienie, po co w ogóle są na świecie psychiatrzy, znaczy czy oni są w ogóle do czegoś potrzebni. To nie jest wcale takie głupie pytanie. Oczywiście można powiedzieć, że tam, a tak samo się można spytać, po co są szewcy, a po co są murarze. Murarze, żeby murować, a szewcy, żeby robić buty, a psychiatrzy, no właśnie. Tylko że na to stanowisko, szewców czy murarzy nie ma innych chętnych. Natomiast na stanowisko psychiatrów są dwie inne grupy, znacznie bardziej liczne, które są chętne i w zasadzie mogłoby się wydawać, że zapełniają ten rynek. To znaczy z jednej strony są no, psycholodzy, którzy zajmują się psychologią człowieka, zajmują się właśnie tym, co jak się wszystkim wydaje robią psychiatrzy, czyli zajmują się umysłem, zajmują się problemami tego umysłu. Psychologów jest dużo, różnego rodzaju. Są ambitni, są trąb do przodu. A z drugiej strony można powiedzieć, no ale psychiatrzy to się też zajmują mózgiem, no ale zaraz od mózgu to mamy neurologów, jest ich też bardzo dużo. Mają bardzo dużo różnych metod, badają bardzo dobrze ten mózg. No i proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest miejsce dla psychiatrów? Czyli z jednej strony są psycholodzy, z drugiej strony są neurolodzy. I czy między nimi w ogóle jest jakiekolwiek miejsce dla kogoś jeszcze innego i co ten ktoś inny miałby w tym miejscu robić? Znaczy bardzo wielu, myślę, że bardzo wielu psychiatrów tak naprawdę ma taki kryzys tożsamości. Część psychiatrów próbuje robić to, co robią psycholodzy, tylko robią to gorzej, bo nie mają takiego wykształcenia, a część psychiatrów robi to, co robią neurolodzy, z takim samym efektem, znaczy gorzej niż neurolodzy, bo nie umieją tego tak naprawdę robić. W związku z tym, no, myślę, że jest bardzo istotne pytanie, co właściwie w tym wszystkim mają robić psychiatrzy, jaka jest ich rola. I to nie jest takie łatwe do określenia. Ja sądzę, że mają. Czy zdradzę, od razu powiem, że zdradzę błędę, tak moim zdaniem mają co robić. Ale trzeba się troszeczkę pogimnastykować umysłowo, żeby to zrozumieć i jakby, proszę mi wierzyć, to nie są takie wykręty, że już jestem psychiatrą, to sobie post factum znalazłem wytłumaczenie dla tego. Jestem przekonany, że rzeczywiście tak jest. Żeby jakoś to państwu zobrazować, to myślę, że bardzo dobre na ten temat, zupełnie nie na ten temat, ale można dołączyć do tego tematu takie opowiadanie Roberta Szekłaja, opowiadanie science fiction z czasów takiej klasycznej science fiction, myślę, że lata 60. XX wieku. Zdaje się, że to opowiadanie się nazywało Statek. To jest takie opowiadanie, zawsze mi się ono bardzo podobało, jak jeszcze nie byłem psychiatrą. To jest opowiadanie o statku kosmicznym, który tworzą żywe istoty. Znaczy wszystko, co jest na tym statku, jest żywe. Ściany są żywe, silnik, nawigator, mózg tego statku, wszystko jest żywe. I te istoty żywe tworzą razem statek kosmiczny, który leci w przestrzeń. Jest na tym statku taka istota, akurat to jest człowiek, bo tam jest jeden człowiek, ten człowiek jest pchaczem na tym statku. Właściwie nikt nie wie, co on robi, wszyscy mówią, że on pcha, tak bardzo nie wiadomo, na czym to polega. W jakiejś katastrofie, tam zderzeniu z meteorytem, ten człowiek ginie i statek ląduje na ziemi, łapią człowieka i mówią, no to zastąp go. No i ten człowiek mówi, no tak, co ja mam robić? Oni mówią, no masz pchać. No ale co to jest? No nie wiem, ten poprzedni umiał, przecież się skupił w haj. No i on na początku nie umie, tak się skupia i nic z tego nie wychodzi. I wreszcie się okazuje, że ten statek nie może wejść jakąś tam pod świetną prędkość, wszystko jedno co. Jeżeli ten pchacz się naprawdę nie skupi, swojej myśli nie skupi, tak nie pchnie tego statku. Więc w jakimś sensie w tym układzie neurolog, psycholog i inne specjalności medyczne, psychiatra jest pchaczem. Mam nadzieję, że coś wyjaśnia. Wiem, że nie. To jest chyba taki obraz myślowy, dobrze. No teraz może przejdę do konkretu. To znaczy myślę, że tak. Mam nadzieję, że to się bardziej stanie jasne, jak to powiem. Myślę, że chodzi o rodzaj takiej formacji umysłowo-duchowej. To znaczy, że psychiatrzy mają medyczną formację, to znaczy patrzą na człowieka jako lekarz, ale z punktu widzenia myślenia o umyśle, to znaczy z punktu widzenia psychologa patrzą na człowieka jako lekarz. W związku z tym mają wyjątkową taką możliwość zintegrowania między sobą psychologów i neurologów. Moim zdaniem nie ma sensownej możliwości, widzę to, bo jestem przy tym, żeby neurolodzy z psychologami się dobrze porozumieli. Po prostu oni są w bardzo różnych światach. Oni potrzebują nie tyle jakiegoś pchacza, ile potrzebują takiego łączacza. To znaczy takiego kogoś, kto będzie myślał medycznie, ale równocześnie jego przedmiotem myślenia będzie umysł, problemy z umysłem związane. Bo to może bardzo to zmodernizuję, ale coś w tym jest takiego, że lekarz psychiatra, każdy lekarz, patrząc na człowieka, myśląc o człowieku, szuka odchyleń od normy, jakichś rzeczy, które nie są takie jak przeciętne, zastanawia się, czy te rzeczy, które nie są przeciętne, szkodzą funkcjonowaniu, bo jeżeli nie, no to oczywiście trzeba je zostawić, uszanować, nic z nimi nie robić, bo wiadomo, że ludzie się między sobą różnią, ale jeżeli one są dysfunkcjonalne, no to stara się je jakoś usunąć, zmniejszyć, zlikwidować. I to jest myślenie medyczne o człowieku, tak bardzo ogólnie rzecz biorąc. Natomiast psycholog wcale się tak nie stara zrobić. Psycholog się stara znaleźć te rzeczy, opisać i zadziwić się na nimi, czy powiedzieć, o jak fajnie. No tak jak w tym dowcipie, nadal się moczę, ale teraz jestem z tego dumny. On oddaje, znaczy Państwo, do dowcipie będę oddaje. Może jak facet z moczeniem, może do psychologa i potem kolega robi, czy pomogą. No świetnie, oczywiście, nadal się moczę, ale teraz jestem z tego dumny. No i oczywiście tak można, ja nie krytykuję wielokrotnie, myślałem przez psychologów, tak można, tylko że to nie jest medyczne. Medyczna metoda będzie taka, że nie musisz tego być dumny, ale przestań się mączyć. No i to jest ta różnica. Neurolodzy oczywiście w ogóle nie mają zamiaru tego robić, bo neurolodzy jednak interesują się bardzo mózgiem jako organem, czy tam nerwami jako kabelkami. Za przeproszeniem oczywiście neurologów. No i tutaj widzę miejsce dla psychiatry i stąd ten mój dzisiejszy wykład. Dlaczego konkretnie chciałem mówić o zachowaniach agresywnych też, ale no, bardziej o zachowaniach ryzykownych ludzi z chorobą afektywną. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, że jednak sporą część, rzeczywiście często występującym zaburzeniem, często występującą chorobą w populacji ogólnej jest choroba afektywna dwubiegunowa, czyli choroba w przebiegu, której człowiek ma okresy depresji, smutku, przygnębienia, braku napędu, ale również znacznie podwyższonego napędu i znacznie zwiększonej kreatywności i znacznie zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia różnych ryzykownych zachowań, które są przez bardzo dużą część społeczeństwa, łącznie z psychiatrami, nie zauważane jako chorobowe, tylko uważane za szczególną jakąś taką cechę tego człowieka, a które mogą niesamowicie zaburzyć jego życie i mogą bardzo zaburzyć życie innych ludzi. I oczywiście celem tego, co ja bym mówił, nie jest powiedzenie, że wszyscy ludzie, którzy robią coś odbiegającego istotnie od normy, to są chorzy z chorobą afektywną dwubiegunową i trzeba ich zabrać do psychiatry. Zupełnie o tym nie myślę w ten sposób. Natomiast myślę, że czasami trzeba umieć zobaczyć, które zachowania ryzykowne przekraczają taką normę, taką normę funkcjonalności danego człowieka i społeczeństwa, że kiedy to się staje rzeczywiście niebezpieczne i że można wtedy nie od razu oczywiście medykalizować, powiedzieć chory, wariat, leczyć, kaftan i tak dalej, tylko zastanowić się, czy nie należy pomóc, czy zamiast się zachwycać tymi zbrojnymi, ryzykownymi zachowaniami tego człowieka, nie należałoby mu raczej pomóc, bo to, co wygląda na bardzo barwne z zewnątrz, jest wewnątrz może być bardzo takie, bardzo chore, prowadzić do bardzo dużego nieszczęścia. I myślę, że pewnie głównie to Państwu chciałem powiedzieć. Nie wiem, jak się przerzucę. No co muszę nacisnąć, żeby przerzucić? Nie na kursor, tylko na spację, tak? Dobrze. A to myślę, że to nie jest bardzo oryginalne motto, ale muszę przyznać, że bardzo lubię ten wiersz Stachury. No, Stachura jest to oczywiście jakby na rzeczy, no, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem chorobę afektywną biegunową miał i wiedział o czym pisze, wiedział o czym mówi. Bardzo wiele jego wierszy to oddaje. Myślę, że to rzetelne jest. To jest wiersz lata sądwa. No właśnie, jakie zachowania wchodzą w grę jako zachowania ryzykowne i niebezpieczne, jakie zachowania się rozpatruje. Jak widać, to jest bardzo duża rozpiętość różnych rzeczy, takich oczywistych dla wszystkich, jak samobójstwo i samookaleczenia, które niewątpliwie są ryzykowne i które bardziej kojarzymy z depresją, ale które występują w manii. Ja znam dosyć dużo ludzi, którzy próbowali sobie odebrać życie w manii, czyli w czasie, kiedy byli euforyczni, na przykład, co się wydaje bardzo dziwne, ale ostatecznie można to zrozumieć. Jedna z moich pacjentek, która ma takie bardzo ostre zmiany fazy, ostre wzlotne i upadki, powiedziała mi kiedyś, że najtrudniejszą, taką najcięższą próbę samobójczą podjęła w manii, dlatego że po pierwsze pamiętała, że będzie potem w depresji i zdawała sobie sprawę, że to wszystko, co teraz ma, to się skończy, to co jej się wydaje, że teraz ma, to się skończy. A po drugie, miała taką przewrotną myśl, że ponieważ teraz jest na szczycie manii, teraz to nie będzie bolało. To znaczy, że teraz stan psychiczny ją znieczula, że ponieważ ludzie w manii bardzo często czują się nieśmiertelni i niezniszczalni, więc paradoksalnie jest to dla wielu ludzi dobry moment, żeby się zniszczyć. Teraz, kiedy nie mogę się zniszczyć, to mogę się zniszczyć, tak? No teraz to nie będzie mnie nic bolało. To jest tak jakby trochę nie na poważnie, to jest jak w komiksie, bo tak widzę w tym momencie swoje życie. I to jest bardzo dziwne, ale tak ludzie mają. Picie i spa to nie jest przebywanie w hotelach, spa to jest w żargonie psychiatrów substancje psychoaktywne. Nie mogę do tego przywyknąć, ale moi koledzy, młodzi koledzy bez przerwy mówią spa. Mi to się zawsze kojarzy z hotelem spa. Ale to zupełnie wręcz przeciwnie, to są substancje psychoaktywne, nie mają nic wspólnego z hotelami spa. Mam nadzieję. No i to jest oczywiste, to znaczy ludzie piją w depresji po to, żeby znieczulnić sobie depresję i biorą różne substancje. Natomiast w manii ludzie to robią po to, żeby się utrzymać na szczycie. Znaczy, jedynym znanym i skutecznym sposobem utrzymania się przez długi czas w manii jest przyjmowanie substancji psychoaktywnych. Nie da się tego zrobić samego z siebie. Tu również, przepraszam za odwołanie do fantasy, bo to jest akurat literatura, która jest mi bliska i myślę w kategoriach fantasy trochę. W książkach magicznych fantasy jest znana taka prawda, że magia się nie bierze znikąd. To znaczy, że magia, tak jak fizyka, że obowiązuje prawo zachowania energii, prawo zachowania masy. I tak samo jest z energią duchową człowieka. Ona jest magiczna i ona się nie bierze znikąd. To znaczy, jeżeli ją wymarnujemy w trakcie ostrej manii, jeżeli mamy taką ostrą jazdę, to ona nam się skończy się dramatycznie i dlatego to się skończy depresją. Człowiek, który jest w manii, jest jak surfer, który płynie na szczycie fali. Jeżeli tylko z niej spłynie, to fala na niego wtedy się zawali. Żeby utrzymać się na fali, co gorsza, on musi się nie tylko utrzymać na fali, on musi utrzymać tą falę, bo każda fala kiedyś dopływa do brzegu, a ta fala maniakalna płynie przez cały świat i nie dopływa, ale pod warunkiem, że ją bez przerwy wzmacniamy. I w sumie jedynym takim sposobem wzmacniania jej przez dłuższy czas jest branie jakiejś substancji, że trzeba sobie dostarczyć coś z zewnątrz, żeby mieć to wewnątrz, bo inaczej wewnątrz się wypali. Przynajmniej ja nie spotkałem się z tym, żeby ludzie umieli to robić inaczej, chociaż jakimś właśnie wyjściem są sporty ekstremalne, uprawiane w taki bardzo twardy sposób, ponieważ one dostarczają endorfin wewnętrznych. Z punktu widzenia biologicznego wychodzi na to samo, tylko jest trudniej i trzeba się o wiele bardziej postarać, żeby sobie dać taką porcję endorfin, jaka jest w normalnym, przeciętnej paczuszce z kokainą, no to pewnie trzeba pobiec maraton. Także w związku z tym no, ludzie biegają supermaratony, spływają z wodospadów, skaczą na spadochronie bez spadochronu i robią różne takie rzeczy. Zapewniają sobie przez to pozostanie na fali, o ile przedtem nie zrobią sobie krzywdy, a jak doświadczenie pobucza, zrobią sobie krzywdę, prawie na pewno. Punkt, od którego wiele osób ma wątpliwości, mówienie prawdy i zwracanie innym ludziom uwagi. Zasadniczo jest to jeden z najbardziej stałych takich punktów, po których poznaję, że ktoś ma bardzo logiczne zmiany nastroju. Jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, wtedy powiedziałem im wszystkim prawdę. Generalnie rzecz biorąc, ja wyciągam wtedy receptę. Normalnie nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi. Bo jest chore, mówić wszystkim prawdę, to jest chore. Znaczy, oczywiście, jaką prawdę? Znaczy, no moją prawdę, tak? To, co ja uważam prawdę, to ja im wszystkim powiedziałem. I nic mnie nie obchodzi, co oni myślą, będę im mówił prawdę i zwracał im uwagę, że oni nie postępują według mojej prawdy. Jeżeli ktoś, oczywiście, że to się tam różnym ludziom zdarza w różnym momencie życia, ale jeżeli ktoś swoje życie temu podporządkuje i zrobi z tego taki wspólny mianownik swojego życia, no to ja bym się zastanowił. Jako psychiatra. Szybka jazda różniczy. Ja napisałem, nie wiem, z głupoty napisałem mechanicznym, bo szybka jazda na rowerze też nie jest niebezpieczna. Pomyślałem sobie o tym, bo miałem wypadek na rowerze i do tego sobie uświadomiłem, że na rowerze też można sobie zrobić krzywdę. Różne rzeczy związane z seksem. No różne. Hazard oczywiście, myślę, że nie ma się co tutaj nad tym rozchodzić. To jest oczywiście bardzo, bardzo istotne dla osób maniakalnych, jeżeli chodzi o ich zachowania ryzykowne, to różnego rodzaju nieprawdopodobnie dziwne zakupy, nieprawdopodobnie dziwne, dużo się w głowie nie mieści i no, związane z tym czasami olbrzymie kredyty. Na ogół właśnie myślę, że w każdej społeczności ludzi, którzy mają takie gigantyczne, zupełnie nie wiadomo skąd wzięte kredyty, no to na ogół są jednak osoby z chorobą afektywną dwubiegunową, które dokonywały nieprawdopodobnych zakupów. Jeden z moich pacjentów chciał kupić swojej żonie duży samolot odrzutowy. I był u mnie, że byś stref przydać dobry pomysł i że żona się uciesz. Miał jakąś identyczność, tylko z tym była związana nawet taka, znaczy on miał uzasadnienie. Mówił, że żona tam za 2 miesiące ma gdzieś lecieć i żeby tam mogła polecieć, to będzie musiała wstać o 5 rano, żeby zdążyć na lotnisko, ona wtedy jest strasznie w złym humorze. I ja po prostu nie chcę na to patrzeć, ja kocham tą kobietę i mam zaraz taki malutki może pan jakąś cenę. Nie, ja jej kupię takiego Maniga, bo ja ją kocham i nie widzę powodu, że jej kupię taki normalny, duży samolot, czyli małym samolotem nawet. Nie będzie musiała wcześniej zadać. Już podjąłem jakieś tam kroki. No to był bogaty facet, ale generalnie ten samolot tak do końca nie wiedział. Znaczy naprawdę musiałby trochę pożyczyć, żeby go kupić. I musiałem go strasznie zapewniać, że żona się bardziej ucieszy z biżuterii niż z dużego samolotu. Ostatecznie samolot nie zastąpiony. W tym wypadku wygrałem, ale jest bardzo wiele rzeczy, o których nie wiem i które zostają kupione i potem naprawdę mi się to nie mieści w głowie, jakie rzeczy potrafią sobie ludzie kupić i po co. No i różne inwestycje, pomysły i w szczególności tutaj pomysły genialne. To znaczy, jeżeli ktoś czegoś nigdy nie robił, w ogóle się tym nie zajmował, ale nagle z piątku na sobotę olśniło go, że przecież zrobiłby niesamowity majątek, gdyby coś tam. Miałem takiego pacjenta, który miał opracowaną taki pomysł w ciągu 35 dni zarobić ileś tam miliardów złotych i rozwiązać wszystkie problemy z biedą na świecie. Czyli nie, że tam sobie, tylko naprawdę, że innym ludziom, tylko że Ten pomysł się zaczynał od tego, punkt pierwszy to było na kartkach rozpisane i te kartki leżały, bo on już był wtedy w szpitalu, kartki leżały na łóżku i schodziły tak z łóżka i szły przez podłogę do wyjścia z sali, żeby nie pomylić tych kroków, bo te wszystkie kroki trzeba było zrobić w właściwym tempie, bo inaczej nie będzie się na końcu finansować. No i pierwszym krokiem niestety była sprzedaż swojego mieszkania i przeprowadzenie się do swojego biura. I to był jedyny krok, który został wykonany. To się najczęściej właśnie wymiany w pomysłach maniakalnych, najczęściej, prawie zawsze jest tak, że wykonany zostaje tylko pierwszy krok. On jest bardzo drastyczny. Na ogół to jest sprzedam wszystko, co mam. To się jakoś kojarzy z świętym Franciszkiem, mimo że to nie jest w tym nic złego, tylko że niestety potem te osoby zostają bez niczego, ponieważ wszystko sprzedały. Mówię, nie chcę tego w żaden sposób tak radykalnie radykalizować i mówić, że źle zarobił facet, chciał pomóc ludzkości i sprzedał mieszkanie. Może dobrze zrobił, tylko nierozsądnie. Dobroć i rozsądek muszą tutaj być ze sobą powiązane. Już widzę, że się zupełnie nie wyrobię. To jest klasa, ale dobrze, będę spokojnie. Teraz oczywiście jest pytanie, bardzo słuszne jest pytanie i to jest zwykle pytanie, które psychiatrii zajmuje bardzo dużą część jakby rozważań, nierozmyślań. Mi się bardzo często zdarza, jestem kierownikiem kliniki, mam dużo rezydentów i młodych lekarzy. No i robimy takie nasiadówki, siedzimy, rozmawiamy o pacjencie, tak? Ja określam jakieś zachowania jako ryzykowne, a wszyscy młodzi koledzy mówią, ale panie profesorze, się pan przyczepił, już pan się do mnie zastarzał, to nie są wcale ryzykowne rzeczy. To wcale nie jest dziwne, że ktoś się zakochał, to wcale nie, no tak wiele, ale w czasie wycieczki do Sudanu też można. No, tak, ale w 5 minut, ojej, bo pan się już naprawdę zestarzał. No, to, że coś mi się nie mieści w głowie, to nie znaczy, że oczywiście, że to zupełnie, że to od razu jest jakieś... No więc ja słucham ich opinii, staram się to jakoś uśrodkować, jest tam jakieś rozwiązanie, chociaż czasami mamy tak dziwne, przeciwstawne opinie, teraz jednak ta różnica pokoleń chyba jest większa niż kiedyś, albo naprawdę się zestarzałem, ale młodzi lekarze się bardzo różnią ode mnie i no, mam problem, żeby z tego jakoś tam wyjść. Oczywiście wydawanie dużo pieniędzy, na przykład jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i z tego bardzo dużo wyda dużo, to dla mnie to jest bardzo dziwne, dla niego to jeszcze może się mieści w granicach jakiegoś takiego w miarę akceptowalnego zachowania. Jednym z czasów, jak byłem młodym lekarzem, byłem z moim żyjącym już nauczycielem, profesorem Burzyńskim, na obchodzie zatrzymaliśmy się przy jakimś pacjencie, jakimś takim przedsiębiorcy z czasów tam drapieżnych kapitalizmu, lata 90, szczęki i tak dalej. No i właśnie tak referuję pacjenta i mówię, panie profesorze, no pacjent, no niestety wydaje mi się, że nie panujemy nad chorobą, musimy zwiększać dawki. Pacjent wyszedł na przepustkę na weekend i w ciągu weekendu wydał 20 000. A pacjent mówi, nie, panowie, zatrzymajmy się chwileczkę. Kto jest bardziej chory? Doktor Święcicki, który nigdy nie widział takiej pieniędzy. Czy ja sobie zarobię, bo ja nic sobie nie byłem. Od nikogo nie pożyczyłem się. Swoje wydaje, miły weekend, panie, no. Który z nas się powinien leczyć. No. Oczywiście jest takie pytanie, kto ma być punktem odniesienia? Czy to ma być lekarz, jakiś mizerny, czy jakaś średnia krajowa, czy będziemy robić... Oczywiście, że to jest zupełnie pozorne, to znaczy ten problem tak naprawdę nie istnieje, bo jeżeli gdybyście Państwo byli ze mną na tym obchodzie i byście Państwo zobaczyli tego pacjenta, to nie mielibyście Państwo wątpliwości. To naprawdę nie jest tak, jak powinno być i to akurat widać. Natomiast bardzo trudno to zdefiniować w jakikolwiek, nie da się tego zdefiniować w jakichkolwiek liczbach takich bezwzględnych. To znaczy, jak wydasz 1000 zł, jesteś zdrowy, a jak 2000 zł, idź do lekarza. To zależy na co, to zależy na co kogo stać, to zależy. Na ogół prawie zawsze rodzina pacjenta wie. To znaczy, jeżeli pytamy męża o żonę, żonę o męża, to nie, to bezsensowne wydatki, nie trzeba i tak dalej. Wyjątkowo się zdarza, raz sobie przypominam jakąś taką sytuację, kiedy miałem taką pacjentkę, która miała zwyczaj w czasie manii kupować sobie około 40 torebek, a jej mąż uważał, że to jest w porządku. To rzadki przypadek dobrego wyszkolenia męża. Nie, to może powiedział, w porządku, żona tak lubi, ja ją kocham, to jest w porządku. No i właśnie, jak wcześniej może się to zacząć? To jest opis nie z mojego doświadczenia, tylko z pisma Psychiatry and Clinical Neuroscience z 2002 roku psychiatrów tureckich, którzy mieli takiego pacjenta w Stambule, takiego 5-letniego chłopca, który był zdrowym chłopcem, nic się z nim nie działo, żadnego ADHD nie miał, był sobie grzeczny, bawił się w ogródku i nagle, tak powiem, z dnia na dzień zacząłem mu się nudzić wszystkie zabawki, postanowił uciec z domu, przestał się zupełnie bać czegokolwiek, zaczął rowerkiem wyjeżdżać na środek urkliwej ulicy. Jakimś ktoś z Państwa był gdzieś w Stambule, ja się po Stambule bałem jeździć taksówką, a ten chłopiec się nie bał rowerkiem. Postanowił się ożenić z dziewczynką z sąsiedztwa i miał też nieadekwatne zachowania seksualne lub adekwatne, zależy kto oceniał, zaczął łapać za piersi kobiety dorosłe, mimo że do tej pory takich pomysłów nie miał. I to bardzo było silne, także on prawie nie spał i lekarze, do których trafił, zaczęli go leczyć. Tak jakby był dorosłym człowiekiem z chorobą afektywną dwubiegunową, to znaczy dali mu lek normotoniczny, w tym przypadku to była gabamazepina. I ten chłopiec się bardzo szybko uspokoił i wrócił do tego, co było przedtem. Zupełnie to wszystko zniknęło. Czyli to było wszystko jakaś taka patologiczna narośl jednak. I on stał się zupełnie normalnym, znowu 5-letnim chłopcem ze Stambułu. Po czym oni ustanowili, no, że to dziecku no, to mocne leki, może to nie jest obojętne dla zdrowia, na pewno nie jest całkiem obojętne, więc mu odstawili i jemu to wszystko wróciło. W takiej samej sekwencji, z takim samym rowerkiem, z taką samym małżeństwem, wszystko mu wróciło, dostał drugi raz gabamazepinę i wszystko mu przeszło. W związku z tym pod wrażeniem tego faktu, tureccy psychiatrzy napisali na ten temat artykuł, a chłopiec dalej był leczony i tam kilka jeszcze dalszych lat z jego życia dalej nie znam historii, bo dalszych już relacji nie było. Ale po kilku latach takich okresów dobrego nastąpił nawrót. W związku z tym wydaje się, że przynajmniej u niektórych ludzi takie rzeczy mogą się pojawiać na bardzo wczesnym etapie życia. Najmłodsze, to trochę nie ma prawa, ale najmłodsze dziecko, którego opisano depresję zimową, miało pół roku. No nie tylko szło, jak to przeczytałem, ale potem ci psychiatrzy śledzili życie tego dziecka już jako nastolatka, ale dalej miało tą depresję zimową w wieku. Pół roku zdrowe, zwykłe dziecko zaczęło w zimie być bardzo apatyczne, takie przesypiać cały czas, nie jadło, a jak się na niego świeciło lampką, to się ożywiało. Tak miało, to jest wielokrotnie. No i oczywiście, żeby sobie to wszystko wyobrazić, znaczy to, gdzie człowiek ma, tą depresję, gdzie ma manię, gdzie ma tentynię, no to trzeba sobie stworzyć jakiś taki model myślowy i najczęstszym modelem, który ludzie sobie stwarzają, dosyć takim instynktownym, prawda? No tak od razu przyjdzie do głowy, no, że tu jest coś w jakiś sinusoid, że jako zdrowi ludzie, no my jesteśmy na tej prostej, a jak jesteśmy u góry, no to powiedzmy, że jesteśmy w manii, a jak jesteśmy na dole, to jesteśmy w depresji. Ten ma tylko jedną zaletę, to znaczy, że może jest prosty, ale generalnie rzecz biorąc, to bardzo niewiele tłumaczy. Ja osobiście go nie lubię i go zwalczam, bo on jest za bardzo simplifikujący i jeśli się przyjmie ten model, to bardzo wiele ludzi zgłosi, bardzo wiele wyjątków tego modelu i podważy w związku z tym całość koncepcji. No, ponieważ to i tamto się zupełnie nie zgadza, to być może cały twój pomysł o tym, że ludzie w ogóle bywają drugiebiegunowi, jest nieprawdziwy. No, według mnie drugiebiegunowość nie na tym polega. Więc ja nie mam zamiaru po prostu bronić tego modelu. Znaczy, mi się często wydaje, że być może słuszniejszy jest model taki, że norma, jak jakieś zdrowie to jest tutaj, smutek, depresja to jest tutaj, natomiast te zachowania maniakalne, w czasie do których dochodzi, do tych różnych ryzykownych rzeczy, o których mówiłem, to jest nie powyżej normy, tylko to jest poniżej depresji, to znaczy, że z depresji człowiek wychodzi, to znaczy, innymi słowy chcę powiedzieć przez to, że mania, że faza maniakalna jest większą patologią niż depresja i na poziomie na przykład neurobiologicznym, na poziomie różnych neuroprzekaźników mózgowych da się tę tezę obronić. Znaczy nie wtedy, jak jesteśmy patologicznie smutni, to jeszcze pół biedy, dopiero jak się patologicznie nastawi, to chyba jest niedobrze. Bo jego smutek jest jednak na dłoni. Tak naprawdę, gdybyśmy wszyscy patrzyli na świat realistycznie, to wszyscy powinniśmy być w głębokiej depresji z elementami psychotycznymi. No bo wszystko się skończy źle, tak? My zachorujemy, potem się zestarzejemy, a potem umrzemy. No niech ktoś się z tego cieszy, no dzięki. Ale przecież no, to chyba trzeba szaleć, żeby się z tego cieszyć. Normalnie powinniśmy całymi dniami nad tym płakać. A my tak się staramy potem o tym nie myśleć, ale jak jeszcze się zaczynamy cieszyć, no to już... No i można, właśnie, można to rozdzielić, tak, Emil Twelin, taki ojciec współczesnej psychiatrii w przełomie XIX i XX wieku, jeden z moich ulubionych psychiatrów, który sam miał chorobę no, jak to się zdarza, i dlatego się nią dobrze zajmował. Sądził, że warto to podzielić na różne rzeczy, że to intelekt swoje emocje, swoje wola, swoje, i że wtedy uzyskamy się i prawdziwy obraz, kiedy spojrzymy na pacjenta właśnie, że on, jego emocje mogą w tym momencie być w dole, ale jego intelekt może być w górze, może być też odwrotnie. I rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają. Jest bardzo dużo czegoś takiego w psychiatrii, się nazywa stany mieszane. To znaczy, że z jednej strony mam bardzo duży napęd, mam energię, mam jakąś wolę działania, ale z drugiej strony myśli bardzo pesymistyczne, tak? Pomysły bardzo złe, katastroficzne. To jest bardzo niebezpieczny moment. To jest właśnie ten moment, kiedy się podejmuje wiele działań ryzykownych. Bo wtedy się ma siłę, ale nie ma się chęci. Znaczy ma się wolę do działania, ale nie ma się chęci do życia. No i oczywiście zdarzają się też odwrotne sytuacje, kiedy akurat emocje są w porządku, kiedy człowiek jest całkiem zadowolony, ale zupełnie nie ma siły, żeby cokolwiek z tym robić. I takich stanów jest bardzo dużo i właśnie te stany się nie mieszczą w tym, co na początku pokazałem, w tym takim zwykłym, ordynarnym, sinusoidalnym przebiegu. I to jest na rzeczywistym człowieku. To jest taka biblia choreograficznej, nowej, jak ktoś chciał na temat więcej, to polecam książka Gudmina i Jenison, Maniak, która jest z Maniak dla nas. To jest taka biblia, taka gruba książka dotycząca choroby, świetnie napisana, bardzo przemyślana, sprzed kilku lat. I to jest jeden z pacjentów, to jest po prostu konkretny jeden pacjent, którego oni dzień po dniu opisywali, jak widać, na przykład 115 dni w szpitalu, to nie jest bardzo dużo do takich pacjentów. I tutaj jak to się zmieniało, jak różne rzeczy, tutaj mania, tutaj dysforia, równocześnie pacjent był w podwyższonym nastroju, ale równocześnie był dysforyczny, czyli wcale nie był euforyczny, nie było mu dobrze, był podwyższony nastrój, ale podwyższony nastrój to była gniewliwość, drażliwość i równocześnie w jakimś momencie do tego dochodziły elementy psychotyczne. Jako elementy psychotyczne mam tutaj na myśli jakiegoś rodzaju objawy wytwórcze, to znaczy głównie urojenia, tak? Pacjent głównie przypuszczam w tym momencie urojenia wielkościowe, tak? Tutaj jest zresztą to opisane, na przykład pacjent uważał, że ma rentgen w oczach, tak? Że potrafi wszystkich prześwietlić, bo ma rentgen w oczach. To jest element, taki rentgen w oczach to też jest urojenie wielkościowe. Znaczy mam jakieś super możliwości, których inni ludzie nie mają i mogę zrobić coś szczególnego, czego inni ludzie nie mogą. A to wcale nie musi oznaczać, że jest mi z tym lepiej, bo może być mi z tym gorzej. Bardzo wielu ludzi, którzy tak mają jednocześnie poczucie, że w związku z tym spoczywa na nich większa odpowiedzialność, że jeśli mogą to i tamto, to powinni zrobić to i tamto. Natomiast oczywiście okazuje się, że nie mogą, bo oni tych możliwości naprawdę nie mają, tylko myślą, że mają. To jest jakiś taki sposób myślenia. No i jakieś takie coś, co ja sobie kiedyś wymyśliłem, że może to jest po prostu taka jak pofałdowana klawiatura pianina czy fortepianu, że może to tak wygląda, to znaczy, że są białe i czarne klawisze na różnej wysokości. Że to jest, cały czas mówię o tym samym modelu, oczywiście to jest kwestia tylko tego, jak sobie to w głowie wyobrazić. Ja tak mam, że jak mam wyobrażony jakiś taki model właśnie w rodzaju tej powodowanej klawiatury, to mi pomaga w myśleniu o pacjentach. Ponieważ myślenie o zachowaniach i emocjach innych ludzi jest bardzo trudne. Jest tutaj strasznie dużo skomplikowanych elementów, więc moim zdaniem sensowna jest w psychiatrii, sensowna jest simplifikacja, to znaczy nie taka ordynarna aż do poziomu, tylko takie wahania, ale jednak jakiś model w głowie, bo inaczej można się z tym znacznie pogubić, więc ten model mi pomaga. A to jest następny rysunek zrobiony przez mojego pacjenta, którym niedawno leczyłem, to jest pod tytułem Moje życie. To pacjent zobrazował swoje życie, jak wygląda jego życie. On tutaj użył modelu sinusoidalnego, bo też nie był od niego jakoś uzależniony, ale porobił bardzo dużo dopisków, prawda? Bo uzasadniał różne miejsca i porobił 13 pobytów przymusowych w szpitalu, tutaj, tam jest bieg na 100 km, tu tam są maratony, tutaj jest jakaś przynależność do jakichś klubów sportowych, tutaj są jakieś próby samobójcze, no jest wszystko na tym rysunku. Pacjent usiadł i stworzył taki rysunek, który jakoś obrazuje życie pacjenta. Tutaj zwróćmy uwagę, rok 67-73 spokoju. To jest szkoła podstawowa. Dalej już nigdy nie było spokojnie. W tym momencie byśmy się spotkali, 2014. No to jest takie burzliwe życie pacjenta z pełni rozwiniętą chorobą afektywną typu pierwszego. 2014 jest napisany dla mnie najlepszy okres. Nawiasem mówiąc, należy do wspólnoty modlitewnej. Bardzo możliwe, że to właśnie było potrzebne gdzieś tam od samego początku. Tak ten pacjent zinterpretował, to jego własny pomysł, jemu w ten sposób nie podpowiadałem, nie sugerowałem niczego, wziął długopiska, który usiadł i taki rysunek zrobił. Pozwolił mi korzystać z niego, poprosiłem go o pozwolenie, bo ten rysunek zrobił na mnie wrażenie, bo jest szczegółowy, jest moim zdaniem bardzo uczciwy. No i bardzo dużo pokazuje dlatego jak temu człowiekowi, tak mniej więcej w moim wieku, facet, jak ciężko jest mu żyć, jakie ma duże trudności i jak to niszczy jego życie bardzo poważnie. Zresztą w każdym punkcie, by go spotkać, to można powiedzieć, no cóż takiego, no nic się nie dzieje, no, biegnie sobie facet na 100 km, ale ten punkt jest tylko małym wyrywkiem z jego życia. To jest tak, jak bardzo często mówię, jak rozmawiam z pacjentami, mamy takie zajęcia psychoedukacji raz w tygodniu i pacjenci mówią mi, a co ja złego robię, jak robię coś tam, a co mi się złego stanie, jak ja robię coś tam. I najczęściej mówili wtedy, że to jest tak jak tym kawałek o facecie, który wyskoczył z 10 piętra, że leciał do wysokości 5 piętra, to goś z balkonu pytamy i jak, no na razie w porządku. W każdym punkcie, jeżeli dobierzemy, to w każdym punkcie z porządku 5 pięter niżej będzie trochę gorzej. No i teraz, jeśli mamy już kogoś od takie skłonności do ryzykownych zachowań określone wcześniej spotkane, no to na przykład z tego artykułu opublikowanego w Bible jest takie badanie Rich Mix, w którym uczestniczyło całkiem sporo ludzi, jak na psychiatrii, to jest całkiem duża grupa. Okazało się, że jeżeli ktoś ma skłonność do takich ryzykownych zachowań, to ma też zdecydowanie większą skłonność do prób samobójczych i samobójstw. To znaczy, że właśnie, że to, co będziemy brali za taką cechę ku życiu, tak? Że ktoś tak radośnie żyje, że tak żyje pełnią życia, że w przeciwieństwie do nich wszyscy tak siedzą, szarzy, a on to tak daje to pieca, tak? No to jest ten człowiek, któremu się w tym piecu tak pali, że potem ma znacznie większą skłonność do jakichś zachowań samobójczych, więc że jakby to trzeba uważać, że to nie jest tak, że oj, cieszymy się bardzo, bo on się cieszy. To jest jednak taki śmiech przez łzy prędzej czy później. No to jest inne badanie, które mnie zainteresowało też stosunkowo niedawno, jest żurnal taki to jest sprzed 5 lat, że ryzykowne zachowania są różnie oceniane w różnych kulturach. W tym kwestionariuszu napisano takie much more sex, takie znacznie więcej seksu, tak? Czy miałeś i jak to oceniasz? No to Włosi może bierze dobrej samooceny, jak masz more sex, a w Chinach i Korei to były zachowania ryzykowne. Znaczy zależy z jakiej człowiek jest kultury, to będzie różne rzeczy pewnie oceniał. W zależności od tego, na ile oczywiście lekarz, psychiatra musi się w tym jakoś odnaleźć, zwłaszcza jeżeli pracuje w tym kraju wielokulturowym i ma różnych pacjentów, do niektórych masz mocek, będzie dowodem do tej samooceny, a dla innych będzie to zachowanie ryzykowne. Ja muszę pewnie odpowiedzieć, jak to jest z mojego punktu widzenia jako lekarza leczącego. Teraz zaangażowanie w praktyki religijne, rzecz, która stosunkowo często interesuje psychiatrów. Psychiatrzy generalnie rzecz biorąc są mocno lewicowi i zlaicyzowani, takie mają raczej podejście do życia, ale bardzo lubią się zajmować tymi praktykami religijnymi. No i generalnie rzecz biorąc prawie zawsze wychodzi na to, że zaangażowanie w praktyki religijne jest rzeczą, która pomaga i broni, ale to jest badanie francuskie i wyszło, niczego nie chcę sugerować. Takim wyszło, u nich wyszło właściwie gorzej mieć. Do tego oczywiście osoby mniej religijne były bardziej wykształcone i częściej miały stopień doktorata. Ciemnooka i katolicy. Wydaje się, że... Przepraszam, skaczę z tematu na temat, ale przecież te duże artykuły były takie ciekawe, że nie mogłem się powstrzymać, żeby jej nie pokazać. I po religijności jest otyłość, która nie ma z nim nic wspólnego, ale rzeczywiście wydaje się, że nadwaga, otyłość jest czynnikiem ryzyka choroby afektywno-dwubiegunowej. Czyli są ludzie, którzy mają nadwagę, częściej taką chorobę mają, a ludzie, którzy tą chorobę mają, częściej mają nadwagę. Powiązania nie są do końca jasne, ale one są gdzieś na poziomie biologicznym, oczywiście. Wpływ nadużywania alkoholu na takie zachowania ryzykowne. Wydaje się, że właśnie osoby z chorobą afektywno-dwubiegunową, które dużo piją alkoholu, mają znacznie większą skłonność do zachowań ryzykownych, natomiast się różnią pod względem zachowań impulsywnych. Autorzy odróżniają wyraźnie zachowania impulsywne od ryzykownych. Zachowania impulsywne to są po prostu podejmowanie szybkich, nieprzemyślanych działań, ale niekoniecznie prowadzących do negatywnych konsekwencji. Natomiast, czy innymi słowy, jest wiele zachowań impulsywnych, które nie muszą być ryzykowne, natomiast wszystkie zachowania ryzykowne są z natury swojej impulsywne. Oczywiście oni dziwnie badali tą ryzykowność, bardzo rozśmieszyło, bo oni robili taki balu, analog risk task, to jest moim zdaniem bardzo zabawne, ale nie sądzę, żeby to była rzeczywista ocena zachowań ryzykownych. To polega na tym, że pokazuje się badanemu na ekranie nienapompowanym balonik i każde dotknięcie do klawisza to jest dmuchnięcie w balonik. I człowiek dostaje tyle punktów, ile dmuchnie w ten balonik, dopóki mu balonik nie pęknie, bo jak mu pęknie to zero. I oni oceniali, że zachodzeniem ryzykownym jest doprowadzenie do kolejnego pękania kolejnych baloników. Znaczy ludzie grzeczni, umiarkowani, tak sobie podmuchają, zostawią baloniki, zachowają punkty i przejdą do następnego balonika. A ludzie z chorobą dwubiegunową, którzy piją dużo alkoholu, to tak dmuchają te baloniki, że im wszystko popęka. Bo zawsze jeszcze, a może jeszcze zarobić sobie na punkt. Jeszcze nie pęknie, jeszcze. Ale nie jestem tutaj pewien, czy takie pukanie w klawiaturę z takim urojonym balonikiem i punktami, za które się nic nie dostaje, jest rzeczywiście jakimkolwiek odniesieniem do tego, co się w życiu człowieka dzieje i jest prawdziwym zachowaniem ryzykownym. Mam wątpliwości. No i pytanie oczywiście zasadne, gdzie w człowieka głowie to siedzi. Tutaj w tym badaniu z pismem Bipolarus porównywano osoby zdrowe z osobami chorymi, znaczy sprawdzano objętość w jakiej części chory oczodołowo-czołowej, czyli w jakiej części chory mózgowej. W ogóle jest skorelowana z tendencją do impulsywności i zachowań ryzykownych. U zdrowych ochotników to jest gdzie indziej, bo to jest właśnie chora oczodołowo-czołowa, niż u pacjentów z chorobą afektywno-dwubiegunową. U nich to jest raczej chora przedniego zakrętu obręczy. Innymi słowy, to badanie troszeczkę odpowiada na pytanie, czy to nie jest tak, że wszyscy mamy jakąś skłonność do... Bo oczywiście jest tak, że wszyscy mamy jakąś skłonność do zachowań impulsywnych i ryzykownych, tylko wydaje się, że u zdrowych ludzi ona jest w innej części mózgu niż u chorych ludzi. I że ta choroba w jakiś sposób da się ją powiązać z jakimiś konkretnymi korelatami w mózgu. Oczywiście, że tych badań jest stosunkowo niewiele i one nie wszystkie przynoszą jednoznaczne wyniki, ale są takie poszlaki, że tak może być. No i pytanie, czy to się dziedziczy. I na to pytanie odpowiedź też z Bruno jest dosyć wyraźna. To się na pewno dziedziczy, to znaczy Badano potomstwo pierwszego stopnia, potomstwo lub rodziców pacjentów z chorobą aferytyczną biegunową, takich, którzy byli chorzy i takich, którzy nie byli chorzy. Również osoby, które nie miały klinicznych objawów choroby, przejawiały znacznie częściej, akurat tutaj ryzykowne zachowania seksualne, niż osoby, które nie miały chorych przodków, czyli takie zachowania ryzykowne, które się wydają nam wynikające z naszego życia, tak? Że tam coś się stało, kogoś spotkałem, kogoś spojrzałem i tak mi się zrobiło. Nie do końca musimy mieć, to nie oznacza żadnej predestynacji, nie? Że musiałem tak robić, mój mózg, moja chora oczodowo-czołowa mnie tam wysłała, ale predyspozycja mózgu was z całą pewnością istnieje. Znaczy z tą predyspozycją człowiek będzie musiał walczyć, bo ją ma. Znaczy jest bardziej do tego predysponowany. Jeżeli chce tego uniknąć, no to być może będzie musiał podjąć jakiegoś rodzaju leczenie, niekoniecznie łykać leki, ale może na przykład podjąć psychoterapię, a nie czekać, aż mu się tak rozwinie sytuacja, jak się rozwinie, bo może się źle rozwinąć. O, no właśnie, zachowania ryzykowne, które są związane z impulsywnością, ale nie są impulsywnością, mają z mojego punktu widzenia jako psychiatry istotne znaczenie kliniczne. Wydaje mi się, że są uwarunkowane biologicznie i że jest na to sporo dowodów. Otyłość i nadużywanie alkoholu zwiększają ryzyko takich zachowań. I takie zachowania ujawniają się również u potomstwa osób z chorobą biegunową, które nie jest obciążone tą chorobą. I jeżeli Państwu się to układa w jakąś całość, to się cieszę, jak nie, to się martwię. Dziękuję Państwu.